Narodowcy organizują wiele marszów lub podobnych inicjatyw, by głośno wyrazić swoje poglądy przed opinią publiczną. Najczęściej są one jednak niezwykle kontrowersyjne, przez co na obecnych spada fala nieprzychylnych komentarzy. Szczególnie, kiedy sprawa dotyczy kontaktów z innymi narodami, a sytuacja może zakończyć się skandalem. Narodowcy chcą zaznaczyć swoją obecność podczas obchodów 74. rocznicy odbicia więźniów w Auschwitz. Zanosi się jednak na to, że kolejny raz nie obejdzie się bez wielkich kontrowersji, co można wywnioskować ze słów jednego z organizatorów. Czy i tym razem na długo po wydarzeniu będziemy uczestnikami debaty publicznej? Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie podczas nadchodzącej rocznicy odbędzie się kolejne wydarzenie organizowane przez narodowców, w trakcie którego będą oni oddawać cześć pamięci zamordowanych w obozie Polaków. Narodowcy organizują marsz w sprawie prawdopodobnego marszu, wypowiedział się jego organizator, Piotr Rybak. W ostrych słowach stwierdził, że liczy się dla niego tylko to, co o jego pracy na rzecz narodu sądzą Polacy. Dla mnie opinia Żydów się nie liczy. Dla mnie, jako Piotra Rybaka, narodowca, nacjonalisty i patrioty, liczy się w tej chwili opinia Polaków i rodzin tych osób, które zostały bestialsko zamordowane. Żydzi nie będą nam mówili, w jaki sposób mamy uczcić ofiary pomordowane w Oświęcimiu. Stwierdził Rybak. Nas narodowców, nacjonalistów i patriotów z całej Polski nie interesuje impreza, którą organizuje polskojęzyczny rząd polski. My organizujemy marsz w Oświęcimiu, tam gdzie ginęli Polacy. Przyznał Piotr Rybak w specjalnym klipie, który miał zachęcać do pojawienia się na marszu. Kim jest tajemniczy organizator marszu? Deklaruje się on jako narodowiec i patriota, jednak w przeszłości zasłynął podpaleniem kukły Żyda na rynku we Wrocławiu. Z tego powodu był zmuszony odbyć karę więzienia. Teraz jednak zapowiada, że nie interesują go plany obozu rządzącego, a sam zamierza zorganizować marsz dla prawdziwych patriotów. Możliwe jednak, że i tym razem skończy się to dla Rybaka problemami z prawem. Marsz ma się rozpocząć jutro o 10:00. Narodowcy wyruszyć mają spod oświęcimskiego dworca kolejowego, skąd przejdą do tak zwanej ściany śmierci, gdzie złożone zostaną kwiaty. Tam odbyć się ma właściwa część obchodów rocznicy organizowanych przez skrajnych prawicowców. Nie wiadomo, czy mimo zapewnień organizatorów marsz dojdzie do skutku. Jest on uznawany za zgromadzenie publiczne, a na to musi wydać zezwolenie wojewoda małopolski. Póki co jednak tak się nie stało, a od wydarzenia dzieli nas już tylko kilkanaście godzin. Nie wiadomo,
czy ostatecznie wydarzenie organizowane przez Piotra Rybaka i środowisko narodowców dojdzie do skutku. Dla samego organizatora może się to skończyć kolejnymi problemami z prawem.